Będziecie podzieleni na dwa zespoły. Niebieski, czerwony i będziecie prowadzeni przez moich suszefów. Darek Kuźniak i Piotr Ślusarz są zastępcami szefa Amaro. Darek będzie odpowiedzialny za kuchnię czerwoną, Piotr za kuchnię niebieską. Odpowiadam za porządek na kuchni, rygor. Jesteśmy straszni i dużo wymagający. Czasami po prostu trzeba się wydrzeć. Suszefowie. Suszef Darek jest jak wrzut na dupie, a suszef Piotrek jest trochę mniej. Jesteśmy jak pitbule na kuchni, czyli mamy czerwoną i niebieską kuchnię. Myślę, że naszym tutaj takim priorytetem z Piotrem jest to, aby wypuścić kucharza, który spełni wymagania Modesta Amaro, czyli czystość, mise en place, posłuszeństwo i myślenie. Najtrudniejszą z rzeczą, jaką tutaj spotkałem się w piekielnej kuchni, mi się wydaje, że jest to, że nie wszyscy byli kiedykolwiek na profesjonalnej kuchni. Niektórym z nich wydaje się, że stanie, nierobienie nic lub ich standardy, jakie są domowymi standardami, są wystarczające. Niestety tak nie jest i ciężko jest ogarnąć cały zespół ludzi, którzy są na różnych poziomach. Pokazujemy tak naprawdę uczestnikom, którzy gotują lub nie gotują, gdzie ich jest miejsce w szeregu.